Dzień dobry, poradnik hodowcy, gości dzisiaj w Starym Bojanowie. Jesteśmy w hodowli Pawła i Łukasza Kurzawskich z oddziału 0217 Kościan, Okręg Leszno. Czołowa hodowla od kilku lat oddziału, no i też okręgu. Także wyniki wyżej i w regionie, nawet ogólnopolskie. Tutaj te największe osiągnięcie już może parę lat minęło, ale też wicemistrzowie Polski. Młodzieżowe. No tutaj o tej hodowli pisaliśmy w 2014 roku w poradniku hodowcy, od czego czasu troszeczkę się zmieniło. Za nami nowy gołębnik. Za chwilę razem z Pawłem go zademonstrujemy, pokażemy, jak on wygląda. Film ten ma dwa cele. Jedno właśnie pokazać aktualności tej hodowli, jak to wygląda. A druga sprawa to jest zaproszenie na aukcji gołębi. W najbliższych dniach w portalu Supergołąb zostaną wystawione gołębie rozpłodowe z tej aukcji. Była się redukcja rozpłodów, bardzo fajne gołębki, oryginały od Bauera, Kola, kilka gołębi od Zbigniewa Żaka, więc bardzo fajne gołębie, o nich później troszeczkę powiemy. Paweł, krótko chciałem Cię poprosić o podsumowanie sezonu tego 2018, jak on przebiegał u Ciebie? No, sezon był ciężki, wiadomo, w tym roku nigdy nie było lekko. No tak. No, w tym roku wygraliśmy z gołębiami rocznymi w oddziale. Z typów czy z całości byliśmy tam w trójce też w oddziale. Gołębie młode tylko poleciały dwa loty, zachorowały później. Także choroba uniemożliwiła dalsze lotowanie. No, w zeszłym roku młode poleciały bardzo fajnie. Mistrz okręgu, pierwszy przodownik rejonu, 11 miejsce w Polsce. No to potwierdzają się te słowa. No, czołowa hodowla. A powiedz mi krótko, bo mnie ciekawi, jak ta zmiana gołębnika. Dwa lata już jest, czyli już możesz coś powiedzieć? Dwa lata jest, stare gołębie tak nie bardzo, ale młode i dwuletnie się dobrze zaklimatyzowały. Czyli te gołębie, które są tutaj wychowane jednak troszeczkę lepiej się tak sobie radzą niż te gołębie przeniesione. Mhm. Czyli te przenoszone z poprzedniego gołębnika przylatują, ale trochę za późno. Czegoś brakuje. Gdzieś się potwierdza może te stare porzekadło, że jak gołębie lecą, to się nawet gwoździa nie wbija. No, dokładnie. Ale z drugiej strony no, gołębnik wygląda wspaniale. Mi się wydaje, że kwestia czasu, kiedy to wróci znowu na ten najwyższy poziom, który też no, nie jest niski nawet nie teraz. Nie? Zapraszamy do gołębnika, żeby go obejrzeć. Zapraszam. Tutaj prezentujemy gołębnik Pawła i Łukasza Kurzawskich z oddziału Kościan. Paweł, może powiedz, jak tutaj rozkład przedziałów się przedstawia od lewej strony, jakbyś mógł powiedzieć. Dwa pierwsze to są samce, wyloty. W środku znajdują się dwa gołębniki dla wdów. I później z prawej strony znowu dwa gołębniki dla samcy. Są cztery przedziały dla samcy po 12 cel. Czyli na 48 gołębi. Na 48. Powiedz troszeczkę o konstrukcji gołębnika. Znaczy, jest płyta betonowa wylana. Jest ułożone drewno, belki. Błazerią od zewnątrz jest obity. Od wewnątrz jest sklejką zrobiony. Tak, żeby... W środku jest wełna. Okna są od środka zasuwane w razie przeciągów, żeby nie było, czy czegoś takiego, nie? Tak, jak bardziej wieje wiatr, tutaj można sobie to regulować. To za chwilę wejdziemy do środka, to zobaczymy. Wyloty aluminiowe, belgijskie, także... Jeśli chodzi o dach, to tutaj jest, dachówka. Jak widać, dachóweczka, oczywiście zaraz do środka wejdziemy, to jest sufit pełny, w pewnych miejscach jest on regulowany, no może po prostu przejdźmy i zobaczmy, jak to wygląda. Tak jak Paweł wcześniej mówił, wchodząc do gołębnika, mamy tutaj przedziały dla samiczek. Są dwa przedziały dla samic, w każdym po 24 może samiczki. Otwórzmy jeden, tak. Są zamykane szafą. Tak, proszę pokaż, jak to wygląda. O, bardzo fajna szafa. Otwarte. Po najedzeniu, napojeniu samice mogą być zamknięte. Do każdej samiczki jest dostęp. Tak. Czy w ogóle jak to wygląda w hodowli? Na co dzień samiczki idą na oblot, tak? Wracają z oblotu. Ja oblatuję tylko raz dziennie, tylko po południu.
samiczki są wypuszczane, wchodzą w to miejsce samczyki, aha, samiczki wskakują blotami na korytarz, do półek nie wchodzą. Aha, no i czekają na korytarzu. Czekają jakby na korytarzu, samczyki wypuszczę, wchodzą tutaj samiczki, tu się odbywa karmienie. I jedzą u siebie i jak zjedzą, napoją się, to wskakują do szafy, szafa jest zamykana i ogólnie... Poza tym momentem oblotu jedzenia są zamknięte w szafie. Nie ma tutaj problemu z parowaniem się. Pewnie. Tutaj szybko pokażę. Korytarz na części frontowej jest tutaj podłoga pełna, deski, w środku są ruszta. Tutaj te ruszta są dosyć wysoko nad ziemią, bo tutaj nawet z pół metra myślę, że około 40-50 cm nad tym podłożem. Tak to wygląda, podejrzewam, że co, raz w roku sprzątasz? Raz do roku po pierzeniu jest relik sprzątany. Czyli tutaj w ten sposób to wygląda. Jeśli chodzi o sufit, to w tym momencie jest widać. Sufit jest tak rozsuwany. Cały sufit można rozsunąć. Tak, i tutaj w zależności jakie warunki panują na zewnątrz, jaka jest potrzeba, to odpowiednio można to regulować. Wszystko tutaj jest bardzo fajnie, funkcjonalnie zorganizowane za pomocą drzwi przesuwnych. Bardzo funkcjonalny gołębnik. Tutaj samiczki są zamknięte. To zasuniemy i przejdźmy do tego przedziału wdowców, który z lewej strony się znajduje. Aktualnie są tutaj teraz młode samczyki. Stare są pozabierane. Czyli mogą sobie obierać cele w tym momencie. Zostaną włożone z powrotem w stare samczyki. Jeśli chodzi tutaj o owdowce, to jakbyś mógł pokazać, jak tutaj... Jeśli chodzi o sezon lotowy właśnie, tak. No to tak jak teraz jest pozycja w tych pługach, tak to wygląda, tak? Przymknięte są do połowy. W dniu przylotu one są albo otwierane... Otwarte, miska jest w środku, a jak któryś zginie, to... To jest całkowicie zamykane, tak. Wszystkie są na szufladach. No, czyli też bardzo wygodnie, jeśli chodzi o sprzątanie. Bardzo fajnie. No, co tutaj trzeba wspomnieć, bo jeszcze tego nie powiedzieliśmy. Ten gołębnik jest zrobiony przez ciebie, tak? Samodzielnie go wykonałeś, więc tutaj dodatkowe jakby gratulacje, bo wygląda to bardzo profesjonalnie, fajnie, ten gołębnik. Powiedz mi, brak cel w tym dolnym rzędzie, to tutaj jest celowo? Celowo, żeby nie trzeba było się nachylać. A 12 cel w takim małym gołębniku to w zupełności wystarczy, aby był jeszcze jeden rząd, 16 to by było przepełnienie, myślę. No tak. Czyli widać tutaj, czasami wśród hodowców panuje taka moda, żeby każdy zakamarek wykorzystać, wciska się te słupki regałowe. No, to nic dobrego nie daje. Nie. Koledzy, słyszymy od mistrza, że nie tędy droga, nie ilość, tylko jakość gołębi się liczy, nic za wszelką cenę. Tutaj zobaczmy jeszcze raz. Teoretycznie miejsce można było wykorzystać, ale lepsza jest jakość i samopoczucie gołębi. Okej, i tutaj mamy ostatni akurat z tych przedziałów. One są, wiadomo, identyczne. Wszystkie to tutaj. Równe. Wszystkie cztery są równe. Wszystkie są równe. Tak to wygląda. Powiedz mi tak, jeśli chodzi o jakieś docieplanie, to podejrzewam, że nic nie ma, nie dociepla się gołębników. Doświetlanie. Tutaj jeśli chodzi o światło, to jakoś teraz w okresie jesiennim doświetla się. Nie. Wszystko naturalnie się odbywa. Wszystko naturalnie. Światło jest potem, jak za późno wróci się z pracy, no to trzeba jakoś nakarmić tego. No tak. Światło musi być. To bardziej tak awaryjnie, no po prostu, żeby było, wiadomo, że jak trzeba zapalić, to żeby było, ale nie jest ono jakby w hodowli wykorzystywane. A na wiosnę też, na lęgi też nie doświetlasz. Wszystko naturalnie. Okej, bardzo fajny gołębniczek, wszystko fajnie zrobione. Tu jeszcze pokażmy te okna, bo te okna też... Okna są zasuwane, jak jest zbyt duży przeciąg, przy wiatr wieje, to można pozasuwać okna. Tak. I jest jakby prawie, że całkowicie zamknięty. Jest średniejszy gołębnik wtedy. Tak. Jak jest sufit zamknięty, okno zamknięte, to wtedy przeciągu nie ma w gołębniku. Okej, bo tam jeśli chodzi o poddasze, tam żadnych wyciągów ty nie masz. Nie. Gdzie tam na szczytach gdzieś są te jakieś... Tylko są okna nad każdym gołębnikiem. Aha, tutaj zaprezentujemy. Czyli jest okno i ono jest uchylone, więc tu jest ten system wentylacji. Myślę, że jest wystarczający przy takiej, szczególnie, że można to regulować. Bardziej się odsunie, to szybciej to powietrze jest wyciągane.
myślę, że kolegom hodowcom też będzie się podobał, tak jak i mi ten gołębnik. Bardzo fajny, funkcjonalny. Dla hodowcy na pewno wygodny, myślę, że dla gołębi. No to było robione, żeby była wygoda. No tak, tak, bo to trzeba sobie pewne rzeczy w hodowli ułatwiać na tyle, ile można. Myślę, że gołębie też w pełni oddadzą w formie lotowej to, jak wygodniej im się tu mieszka. Dobrze, dziękuję ci bardzo, Paweł. Korzystając z okazji, gratuluję jeszcze wszystkich wyników osiąganych razem z bratem, a zapraszamy przede wszystkim też na aukcję gołąbków z hodowli Pawła Jukasza Kurzawskich. Dzięki bardzo. Dobry lot. Zanim zaczniemy drugą część reportażu, powiemy troszeczkę o gołąbkach, które będą wystawione na aukcję. Tutaj ujęcie na gablotkę w specjalnym pokoju dla hodowców, dla gości też odwiedzających. To są wszystkie puchary braci Pawła i Łukasza Kurzawskich z oddziału Kościan. Przez wiele lat tutaj czołowa hodowla zarówno oddziału, okręgu. Tych pucharów jest bardzo dużo. Podejrzewam, że też nie są to chyba wszystkie puchary. Tyle, ile zdołało się zmieścić. To tylko pokazuje, z jak utytułowaną, jak dobrą hodowlą mamy do czynienia. No i zapraszamy do kilku słów na temat gołębi. Tu jest z kolegą Pawłem. Chcielibyśmy powiedzieć kilka słów na temat gołębi, które będą wystawione w najbliższym czasie na aukcji na portalu supergołąb.pl. Przede wszystkim, Paweł, co to za grupa gołębi i czemu ona jest ta sprzedaż wystawiana? No są to gołębie od Bauera, od Roberta Bauera, gdzie byliśmy tam w 2012, kupiliśmy oryginalne gołębie od niego. Są gołębie już nahodowane do rozpłodu, do lotów, także... Ale rozumiem, że to jest redukcja rozpłodu, tak? Rozpłodu, tak? Troszeczkę chcecie zejść z ilości w rozpłodzie. To znaczy oryginały sprzedajemy, młode po nich jeszcze i tak zostają w rozpłodzie. Są też gołębie od Krystiana Kola. A jeszcze byśmy się zatrzymali przy tym Bauerze, tak? Tutaj jest tutaj naprawdę kilka, to samo oryginały oczywiście. Tych gołąbków trochę tutaj będzie od tego Bauera. Coś więcej możesz powiedzieć, jak tam one, jak potomstwo po nich się spisywało w lotach? No bardzo dobrze się spisują, zwłaszcza na lotach krótkich i średnich. Chociaż na maratonach tak różnie, jak jest z wiatrem, to też potrafią przyjść. Czyli bardziej takie szybsze gołębie są, tak? Sprinterskie, średni dystans, to są jest to... większe gołębie, nie są jakieś małe, duże gołębie. Czyli tutaj no, na pewno dla tych, bo wiadomo, no, część osób na pewno hodowlę i gołębie Roberta Bauera zna, dla tych, co nie znają, no to tutaj właśnie wskazówka. Jeżeli szukamy jakiegoś, chcemy troszeczkę przyspieszyć stado, trochę gołębi takich sprinterskich, większych, to na pewno tutaj z tej grupy gołębi można wybierać. Drugą grupą są... Od Krystiana Kola. Krystian Kol. Z Niemiec są to gołębie głównie z rasy Vandenabele. Ten hodowca, on ma oparty swój gołębnik na Vandenabele, więc tutaj przed chwilą skanowaliśmy te rodowody. Tutaj można naprawdę czołowe gołębie Gabiego. Akurat tak się zdarza, że w tym czasie teraz kończy się aukcja Gabiego, więc każdy wie, za jakie grube pieniądze te gołębie poszły. Tutaj krew tych gołębi także jest. Tutaj też, co, osobiście tak byliście, tak? Nie, tutaj kolega nam to przywiózł. Aha, kolega przywiózł. Miały być gołębie do lotu, ale przyjechały trochę już za późno i trzeba było je przymknąć do rozpłodu. No tak, bo to już jest ryzyko, że oblatać je to już było ryzykowne, więc one zostały. Okej, czyli tutaj mamy drugą grupę gołębi i jeszcze kilka. Są jeszcze dwie samice od Zbyszka Żaka. Tak, tutaj Zbyszka Żaka to chyba każdy. Polski. Tak, chyba każdy hodowca zna. Utytułowana hodowla z oddziału Chorzów. Dwie samiczki tam są, także po prostu poprzyjeżdżały nowe gołębie, to w starszym czasie. No tak, musi być jakaś rotacja. Redukcja. Redukcja plus nowe wchodzą gołębie. Okej, czyli na pewno Żak. I kilka typowo już wyhodowanych u ciebie gołębi, tak? Ale to też z tych gołębi, tak? Z tych samych gołębi, tak. Z tych samych gołębi, ale już wyhodowane u Pawła i Łukasza. Rodowody tych gołębi oczywiście będą zeskanowane, udostępnione w ramach aukcji, zdjęcia gołębi, czyli sylwetka, oko, też jakieś, postaramy się więcej informacji podać w ramach aukcji, też można zadzwonić do Pawła, jeżeli ktoś chce coś dopytać na temat tych gołębi, to zawsze można zadzwonić.
Przede wszystkim co? Zapraszamy na aukcję, do obejrzenia gołębi i licytowania. Dziękuję. Dobry lot.